W ostatnim czasie to Rosja jest na nagłówkach światowych gazet. Można powiedzieć, że jeszcze 2 tygodnie temu uważano, i to dość powszechnie, że spadki cen surowców mają tylko pozytywne skutki w znaczeniu wzbudzenia popytu konsumpcyjnego w gospodarkach najbardziej rozwiniętych i pewne pozytywne implikacje w części przynajmniej krajów rozwijających się jak Polska czy Turcja, Indie, Chiny, gdzie kraje te zmuszone są do importowania surowców. Teraz się okazuje, że spadki cen ropy czy innych towarów, ale mowa przede wszystkim o ropie, ma nie tylko pozytywne skutki, a również może mieć negatywne i to bardzo poważne. Co obserwujemy, to panika na rublu. Rubel się bardzo dramatycznie osłabia, szczególnie w dniu wczorajszym zmienność ciągu dnia o 30% może budzić wrażenie. Spadki na moskiewskim parkiecie 2 dni z rzędu, dwucyfrowe, też wrażenie budzą i to się odbija negatywnie na naszym całym regionie. No niestety Polska jest bliżej Rosji niż choćby Stany Zjednoczone, dlatego u nas ten negatywny efekt jest zdecydowanie silniejszy, ale nie tylko u nas, no bo jeżeli spojrzymy na wczorajsze zachowanie parkietu w Budapeszcie czy w Stambule, no to tam zniżki sięgały ponad 4%, czyli nawet więcej niż na naszym lokalnym parkiecie. Także region odczuwa te negatywne skutki, jak i cały świat. No, pamiętajmy o tym, że co za chwilę pokażę na slajdzie, bardzo ten boom łupkowy, boom pod względem wydobycia ropy naftowej wspierał Stany Zjednoczone i teraz tu pojawiają się dosyć spore znaki zapytania nad przyszłością tego segmentu łupkowego, który przecież był jednym z motorniczych wzrostu gospodarczego w Stanach Zjednoczonych. On dodawał może nawet 1 punkt procentowy do dynamiki zmian PKB w Stanach Zjednoczonych. Tutaj mamy na wykresie zmiany cen ropy naftowej. To wszystko jest praprzyczyna aktualnych problemów, które obserwujemy. Dynamiczne wyłamanie dołem kilka miesięcy temu i można zobaczyć, że od tamtego czasu no, nieustające spadki cen ropy naftowej do najniższych poziomów 2009 roku. Aktualnie to już jest poniżej $60 za baryłkę ropy naftowej. No i tutaj pytania. Kiedy to się zatrzyma, na jakim poziomie ustabilizuje i tak na dobrą sprawę inwestorzy teraz patrzą się w ten wykres i na to wyczekują. Wyczekują również, co będzie dalej z rublem. Tutaj mamy relacja kursu rosyjskiej waluty do dolara amerykańskiego i widać jakaś tu jest potężna zmienność. To jest wykres dniowy, więc ostatnie 2 dni no to jest potężne osłabienie rubla. Dzisiaj widać czarną świecę, czyli próbę pewnego umocnienia, jednak tutaj sytuacja jest bardzo krucha i można powiedzieć, że tak jak wcześniej, tutaj już się mogło wydawać, że sytuacja jest podbramkowa, nie było to tak głośne jak aktualnie, ale widać, że ta ostatnia zmienność no to już jest typowa panika, która musi być przerwana jakimś wydarzeniem i nie wiemy jakie to będzie wydarzenie, mówi się o tym, że może być kontrola przepływu kapitału nałożona na Rosję. Znaczy sama Rosja by nałożyła tą kontrolę przepływu kapitału, co by tutaj uspokoiło, no tym niemniej kurs wymiany walut już nie byłby rynkowy, tak jak jest to obecnie. Ostatni slajd wydaje mi się, że jest bardzo ciekawy, ponieważ wskazuje średni koszt wydobycia ropy naftowej w poszczególnych krajach czy regionach. I tutaj można zauważyć, że najniższy jest w Arabii Saudyjskiej i to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego Arabia Saudyjska tak naciskała na kraje OPEC, aby nie obniżać swojego wydobycia, ponieważ zależy im na tym, aby z rynku wypadli producenci, dla których koszt wydobycia jest zdecydowanie większy. Na tym wykresie widać, że to jest przede wszystkim kanadyjskie piaski, ale nie tylko, ponieważ drugi od końca jest amerykański no, ten boom łupkowy, z którego produkowany jest gaz i ropa naftowa i chodzi przede wszystkim o to, aby producenci tutaj z tego regionu, również Brazylia, dlatego Brazylia przeżywa problemy może mniejsze niż Rosja, ale również poważne jako eksporter ropy naftowej. Także zależy im na tym, aby ci producenci mieli tak dotkliwe straty, wypadli z rynku, wtedy podaż się zmniejszy i to będzie skutkowało, ma przynajmniej z założenia skutkować podniesieniem cen ropy naftowej. No pytanie, jak to się dalej potoczy. Na chwilę obecną można powiedzieć, że największy problem widać po stronie rosyjskiej już wskazanych.
gdzie koszt wydobycia jest większy niż w Arabii Saudyjskiej i krajach ościennych, ale nie tak duży jak w Stanach Zjednoczonych, tylko należy pamiętać o tym, że praktycznie cała gospodarka Rosji jest oparta o eksport tego surowca, a jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone czy Kanada, nawet Brazylię, są to gospodarki bardziej zdywersyfikowane, stąd tutaj jest to najbardziej widoczne, ale to nie oznacza, że tutaj się nie pojawiają problemy, które mogą też się uwidaczniać w kolejnych miesiącach.